Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie i zapraszamy Was na rozmowę z dużą dawką wiedzy o plastyce powiek, powiek zarówno górnych, jak i powiek dolnych. Dziś gościmy w naszym studiu doktora nauk medycznych pana Piotra Burszewskiego. Serdecznie witam Panie doktorze. Dzień dobry, witam Panią. Zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, zapytamy Was, drodzy internauci, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać. Dajcie nam znać w komentarzach i jednocześnie zachęcam Was do tego, abyście zadawali nam pod transmisją live swoje pytania do pana doktora. Panie doktorze, no właśnie, jakie są te pierwsze podstawowe wskazania do zabiegu plastyki powiek? Może zacznijmy od powiek górnych. Tak jest. To jeszcze raz przywitam się, witam panią, witam państwa. Podstawowe wskazania są w zasadzie dwóch typów. Pierwszy typ to najbardziej znany i najbardziej powszechny, czyli estetyczne. Tam, gdzie nasz wzrok już jest zmęczony, gdzie nadmiar skóry już jest dolegliwy, gdzie człowiek patrząc rano w lustro czuje, że jest, no, już nie wygląda na te lata, na które się czuje. Wtedy ten zabieg warto rozważyć i warto go przeprowadzić. Ale drugie wskazania, myślę, że równie ważne i ciekawe, to są te wskazania medyczne, które mogłoby się wydawać, że plastyki powiek dokonujemy tylko w momentach jakichś dużych urazów, zmian skórnych, nowotworów. Co nie jest do końca prawdą, bo bardzo wielu pacjentów, którzy do mnie przychodzi, zgłasza mi przede wszystkim problemy z na przykład niedowidzeniem bocznym, że jadą samochodem, nie widzą auta wyjeżdżającego z boku. Albo to, że na ulicy znajomi czy ludzie mówią, o jak się jesteś zmęczona, jak się nie wyspałaś, co się stało. Czy na przykład jazda nocna samochodem. To jest duży problem dla osób z nadmiarem skóry powiek i to powoduje, że ta komunikacja jest trudna, poruszanie się autem po zmroku. No i to, co najczęściej zgłaszane, to jest to nocne zmęczenie, czy wieczorne zmęczenie. Osoby z dużym nadmiarem powiek, mimo że często jeszcze nie dostrzegają tego problemu, często mają taki objaw, że wieczorem, pod wieczór są bardzo zmęczone z powodu ociężałości tych powiek. I te wskazania, zarówno estetyczne, jak i medyczne, to jest to chirurgia plastyczna i plastyka powiek potrafi rozwiązać te problemy, w jakiś sposób załagodzić. Te dolegliwości, o których pan doktor powiedział, brzmią mi na takie dolegliwości, na które uskarżają się osoby raczej dorosłe. Prowadzenie auta, wieczorne zmęczenie, no dzieciom wieczorne zmęczenie często nie grozi wręcz. Od jakiego wieku można wykonywać tego typu zabiegi? Najmłodsza moja pacjentka miała chyba 19 albo 20 lat. Były to oczywiście wskazania też na wpoły medyczne, gdzie trzeba było ten wzrok oprócz od samego nadmiaru powiek, który był bardzo ewidentny, rodzinny, genetyczny, było też tam opadanie, ale taki już zabieg, który wykonałem, taki już bardziej ze wskazań estetycznych, to tak 23-24 rok życia zgłosiła się kiedyś do mnie pacjentka, której wszyscy ciągle powtarzali: bardzo szczupła, piękna kobieta, ale ty jesteś zmęczona. Ciągle jakby nie wyspałaś się, a co się stało? Ciężka noc. A nic takiego się nie działo, bo była to bardzo wysportowana kobieta. Ona zgłosiła się i to był jeden z najbardziej spektakularnych zabiegów, jedna z najbardziej spektakularnych metamorfoz, jakie przeprowadziłem. Więc uważam, że ten zabieg naprawdę jest, nie ma wskazań jakichś dolnych, wiekowych, oczywiście pełnoletności i ewidentnego schorzenia. Ale to też nie jest zabieg, na który trzeba czekać. To nie jest zabieg, na którym trzeba, nie wiem, a jeszcze poczekam 5-10 lat. To jest trochę mit, który ludzie gdzieś tam powtarzają. Uważam, że jeśli są wskazania, to warto zrobić, póki skóra jest świeża, wiek jest młody i przez to ten kolagen, elastyna w skórze cały czas pozwalają utrzymać po zabiegu piękną linię powieki. To w tym momencie najlepiej te zabiegi wykonać, kiedy człowiek spojrzy, że coś się dzieje i oczywiście ma wskazania lekarskie, bo oczywiście bez wskazań takich zabiegów się nie wykonuje. Zdarzają się pacjentki, które przychodzą, pytają, czy ja już się nadaję i zdarza się powiedzieć, że nie, to nie ten moment, to nie ta przyczyna, czy to w tym momencie byłoby to sztuka dla sztuki zrobić ten zabieg. Wspomina pan doktor w głównej mierze o kobietach w swoich wypowiedziach. Czy mężczyźni również korzystają z tego typu zabiegów? Kobiety oczywiście to dominująca grupa, ale mężczyźni coraz częściej też na to zwracają uwagę. Ale są to zazwyczaj wskazania,
Znaczy pacjenci decydują się na zabieg w momencie, kiedy typowiki im faktycznie funkcjonalnie przeszkadzają. Są to często kierowcy zawodowi, są to często ludzie, którzy często gdzieś podróżują, potrzebują tych oczu trochę przywrócić te pełne pole widzenia, ale powoli pojawiają się też mężczyźni, którzy po prostu chcą odświeżyć swój wzrok, przywrócić sobie ten PESEL, na który się czują. I w takim momencie też absolutnie mężczyźni są pacjentami dzielnymi, muszę przyznać, równie dzielnymi jak pacjentki i poddają się zabiegom, no muszę powiedzieć, że w coraz częstszej ilości. A proszę powiedzieć teraz już tak od strony technicznej, jak dużą powierzchnię tej powieki usuwa się podczas tego zabiegu? Bo mówimy tutaj niejednokrotnie o tych spektakularnych metamorfozach, a jak to wygląda od tej strony technicznej? Odpowiem najczęstszą odpowiedzią, to zależy. Oczywiście. To bardzo dużo zależy od budowy oka, od tego, czy oko jest głęboko osadzone, czy raczej trochę promieniujące, czy wystające. Dużo zależy od położenia brwi i od tego, co tak naprawdę zastaniemy. Bywają takie operacje, gdzie tej skóry jest bardzo dużo do usunięcia. To wszystko zależy też od techniki, więcej bocznie, mniej przyśrodkowo. To wszystko zależy od pacjenta. Bywają też takie, że dosłownie niewielkie zmiany, niewielkie wycięcia możemy dokonać, a dokonują naprawdę dużych zmian. Więc wszystko jest bardzo indywidualnie ustalane pod pacjenta. Zawsze jest to nie jest operacja, gdzie możemy przełożyć szablon, odrysować i będziemy mieć zabieg wykonany. Potrzebujemy tak naprawdę mieć duże doświadczenie przy tym zabiegu, który może wydaje się być jakiś taki nieskomplikowany, że to jest może zabieg, który można wykonać gdzieś tam chałupniczo. Ja jestem jak najdalszy od takiego myślenia, gdyż indywidualne podejście, jak w całej chirurgii plastycznej, ale w tym przypadku zwłaszcza, no jest niezwykle ważne. To decyduje o tym oku. A że się mówi, że oczy to zwierciadło duszy, to medycznie czy plastycznie o tym powiedzeniu myśląc, no to jest clue tego zabiegu. To ma być ten wzrok świeży, to ma być to spojrzenie zdrowe, ma być to odpowiednie do wieku. Dlatego nie da się przewidzieć, znaczy przewidzieć się da, ale nie da się powiedzieć, że to jest jakaś jedna powierzchnia czy powtarzalna ilość wycinania. Nie, wszystko jest indywidualizowane do granic możliwości. Mamy bardzo takich, powiedziałabym, słuchających nas ze zrozumieniem internautów, za co dziękujemy, bo pojawiają się, panie doktorze, pierwsze komentarze. Ja pozwolę sobie tutaj pierwsze pytanie zacytować. Oczywiście. Pani Małgorzata pyta nas, ile czasu musi upłynąć po podaniu botoksu, żeby móc poddać się właśnie zabiegowi plastyki powiek? Teoretycznie botoks trzyma 4-4,5 miesiąca. Ja uważam, że pół roku. Tak, w chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej te działki absolutnie się przeplatają. To jedno bez drugiego moim zdaniem w dzisiejszych czasach już nie funkcjonuje, ale pół roku odczekania po botoksie to jest ten czas, w którym nie powinniśmy podawać. I w drugą stronę, po plastyce powiek też uważam, że pół roku botoks nie powinny być podawany. No żeby nie było sytuacji, że ta toksyna botulinowa gdzieś się przemieści i wywoła coś, czego nie chcemy. A botoks po prostu zaburza nam percepcję tego, co chcielibyśmy zoperować. Przesuwa nam sztucznie brwi w górę, no, sztucznie, naturalnie, ale zmienia to, co ten stan faktyczny, jaki jest bez botoksu. I stąd jest to obostrzenie, żebyśmy odpuścili sobie zabieg o te pół roku, jeśli było świeżo podane. Mamy kolejne pytanie od pani Grażyny. Czy przestanie przedcukrzycowym wykonanie zabiegu jest możliwe? Tak. Akurat powieki to jest pytanie z egzaminu, z chirurgii plastycznej. Najcieńsza skóra w całym organizmie, a do tego najlepiej, jedno z najlepiej ukrwionych miejsc. Więc tutaj jakieś stany przedcukrzycowe, czy nawet cukrzyca, choroby tarczycy, choroby wątroby nie są jakimś bezwzględnym przeciwwskazaniem do tego zabiegu, gdyż oczy goją się zazwyczaj bardzo dobrze, jeśli nie wyśmienicie, z racji regionu ciała, takiej specyfiki. Nie mówię tutaj absolutnie o tym, że to jakoś wyjątkowo tutaj ja na to tak wpływam, po prostu generalnie. To jest taki region ciała, który goi się
w bardzo dobry sposób, więc żadne stany przedcukrzycowe czy jakieś kontrolowane oczywiście choroby nie są przeciwwskazaniem do zabiegu, bo tutaj oczy mogą sobie, czy powieki mogą się bardzo ładnie zagoić. Niemniej oczywiście kwalifikacja medyczna jest. Tutaj do tego nie uciekniemy. Są momenty, gdzie trzeba dorobić jakieś badania, są momenty, że duże na przykład wahnięcia w krzepnięciu czy przyjmowanie leków, które mocno rozrzedzają krew, są pewne przeciwwskazania, muszą być też indywidualnie potraktowane, bo ten zabieg, mimo że mówię, on jest czasami traktowany, myślę, że niesłusznie, jako taki zwykły, lajtowy zabieg, wymaga specjalistycznego i dobrego podejścia do zabiegu, jak do każdego zabiegu operacji. To jest już operacja. Panie doktorze, mamy też pytanie od pana Krzysztofa. Czy pora roku jest istotna, jeśli chodzi o wykonanie zabiegu? Pan Krzysztof tutaj dopytuje o kwestię słońca, tak? Mhm. Czy tutaj nie będzie takich przeciwwskazań, na przykład latem, w życiu codziennym? Co do tych pór roku, to ja wstrzymuję zawsze pacjentów, czy tylko tak informuję, że nie warto robić takich zabiegów, gdzie trzeba się mocno obandażować, jak po plastyce brzucha pas brzuszny, czy po ginekomastii pas piersiowy, który trzeba nosić 6 tygodni w dużym upale, może być to niekomfortowo. Pod tym może się faktycznie pacjent trochę gotować i wtedy musi być odizolowany tego słońca. O tyle powieki i zawsze oświetlanie czy nasłonecznianie ran może spowodować przebarwienia. To jest fakt medyczny. Ale samo to, że człowiek zoperuje sobie i potem na przykład użyje okularów przeciwsłonecznych, czy mocnych filtrów, czy kapelusza, czapki i nie będzie się intensywnie eksponował na promienie słoneczne, już wystarczy na to, żebyśmy mogli zabieg podjąć. I dużo osób decyduje się właśnie w okresie wakacyjnym, bo ma czas, bo ma jakiś urlop, bo chce zrobić, więc absolutnie słońce nie jest przeciwwskazaniem do takiego zabiegu, czy pory słoneczne. Pacjenci naprawdę przychodzą w każdym miesiącu na ten zabieg i ja nie widzę, żeby pacjenci zoperowani latem, zimą czymś się różnili. A czy zdarzają się takie sytuacje, że dochodzi do asymetrii i można, i czy w ogóle dochodzi do takiej sytuacji, że operowana jest tylko jedna powieka? Znaczy, asymetryczni jesteśmy jakby z definicji. To jest proste badanie na to, zrobić sobie zdjęcie, twarz obrócić, luszczanie, zobaczyć. Jesteśmy wszyscy asymetryczni, więc pewna asymetria na twarzy zawsze występuje. Ja nigdy nie obiecuję tego, że będzie po operacji idealna symetria, bo tego uzyskać w zasadzie się nie da. Zawsze są jakieś różnice, zawsze są jakieś delikatne odbiegnięcia, ale nie powoduje to jakiegoś zeszpecenia, broń Boże. Wręcz przeciwnie, pewna czasami taka delikatna dysproporcja jest właśnie tym, co jest pożądane. Aczkolwiek oczywiście operując staram się, żeby to wszystko było na tyle równo i symetrycznie, ile się da, ile anatomia nam pozwala. Asymetryczne operowanie, zdarza się oczywiście zawsze, że z jednej powieki wycinam trochę więcej, z drugiej trochę mniej z racji tej asymetrii. To nie są, to są różnice rzędu dziesiątych milimetra czasami. To są to naprawdę takie dla kogoś postronnego może niezauważalne różnice, ale każde oko jest marowane indywidualnie tak, żeby potem całość złożyła i była symetryczna. Niemniej oczywiście przy jakichś deformacjach, urazach, wadach wrodzonych czy innych sytuacjach operuje się asymetrycznie, że czasami trzeba wybrać gdzieś więcej tej powieki, jak jest opadanie dźwigacza, oko jedno jest przysłonięte, no tam trzeba trochę więcej zabrać z samej po prostu techniki operacyjnej. Ale operowanie na przykład z jednej strony, z drugiej nie. Ja nie bardzo sobie przypominam takiej sytuacji zazwyczaj, bo są na przykład pacjenci po jakichś operacjach, gdzie już mieli zrobione i coś gdzieś może tam czasami nie do końca pacjentowi odpowiada. No to bywa, że z jednej strony jest bardziej wskazanie, ale zawsze z tej drugiej warto jednak coś dołożyć, zrobić i 99% operacji, a może nawet 100% to jest to, że operuję dwustronnie, jednoczasowo, nie rozkładam tego w czasie, to, ale to już jakby doświadczenie moje pozwala na takie działanie. A czy można łączyć zabieg plastyki powiek z innymi na przykład towarzyszącymi, weźmy w cudzysłów to słowo, zabiegami? Na przykład czy można zrobić też powiekę górną i dolną jednocześnie? Tak, plastyki powiek górnych i dolnych można. Są jakieś szczególne przypadki, gdzie ta plastyka powiek dolnych jest mocno złożona i gdzie jest duża przepuklina tłuszczowa powieki dolnej czy tam jakieś problemy zdrowotne tej powieki, to czasami rozdzielam i robię same plastykę powiek dolnych oddzielnie, plastykę powiek górnych oddzielnie po 3 miesiącach, bo
czasami są takie wskazania, żeby porządnie zrobić dwie rzeczy, to czasami wolę to rozdzielić w czasie. Niemniej jakichś bezwzględnych przeciwwskazań do tego nie ma. Ale przy plastykę powiek górnych nawet dość często zdarza mi się łączyć na przykład z redukcją piersi, czy z plastyką brzucha, czy innymi zabiegami z chirurgii plastycznej, gdyż nie jest to zabieg jakoś mocno obciążający, a pacjent leżący po zabiegu z jakiegoś innego estetycznego czy medycznego powodu, to też jest taki pacjent, który dobrze te powieki wygoi. I tak już leży, prawda? I tak już leży, i tak odpoczywa, i tak już się dzieje. Oczy jakoś nie widzę, żeby bardziej, nie wiem, puchły, czy coś się działo. Można czasami ten zabieg połączyć, ale oczywiście są momenty, w którym powiem, że no nie wiem, jakaś duża, radykalna operacja pacjenta czeka, no to nie łączmy, zróbmy to za jakiś czas. To jest zabieg przeze mnie wykonywany w znieczuleniu miejscowym w zdecydowanej większości przypadków, trwający około pół godziny, bo to jest zabieg niedługi we wprawnych rękach oczywiście plastyków i w tym momencie no, to jest, możemy coś połączyć, ale to jest zawsze indywidualnie, medycznie. To teraz już od tej strony typowo technicznej, ze strony oczywiście mówiąc tutaj pacjenta, w jaki sposób powinniśmy się do takiego zabiegu przygotować, aby mógł on faktycznie przebiec odpowiednio i należycie? To już dzisiaj raz padło, żeby te wszystkie działania medycyny estetycznej ograniczyć na pół roku przed zabiegiem, bo to jest dyskwalifikujące oczywiście. No musimy poczekać na ten czas, aż upłynie od botoksu. Tak naprawdę jakichś super takich precyzyjnych wskazań nie ma. Zdrowe życie, rzucenie papierosów, witamina C, natłuszczanie, dbanie o skórę, jakość skóry, zdrowe odżywianie. To wszystko są takie wskazania do wszystkich w zasadzie zabiegów, więc tutaj jednego takiego charakterystycznego, czegoś konkretnego no nie jestem w stanie wskazać palcem i powiedzieć, że o, bez tego to się nie odbędzie. Ale zdrowy rozsądek i zdrowy tryb życia i zdrowie to są takie najlepsze prognostyki dobrego gojenia i dobrego przebiegu operacji. Mamy kolejne pytania. One będą w zasadzie tutaj już nawiązywały do tego poprzedniego. Pani Beata pyta nas, czy przy skokach ciśnienia można zrobić plastykę powiek dolnych, dosłownie, dokładnie. Plastykę powiek dolnych, znaczy ja plastykę powiek dolnych wykonuję w większości z kolei w znieczuleniu ogólnym. Więc to ciśnienie w tym momencie jest kontrolowane. Ale skąd te operacje znieczulenia ogólne? Są różne podejścia. Ja obserwuję też kolegów plastyków, niektórzy wykonują to znieczulenie miejscowym. Można też pewnie to spokojnie przeprowadzić. Aczkolwiek ten spokój pacjenta w czasie operacji, czyli on po prostu śpi, daje mi komfort, żeby wszystko zrobić tak, jak należy. Nie ma momentu, że coś pacjenta zaboli. Nie ma momentu, że się szarpie. Nie ma skoków ciśnienia. Jak się usuwa tłuszcz z przegród, czyli ten, który się pojawia w poduszkach pod powiekami, to ten tłuszcz jest bardzo ukrwiony. Tam są naczynia, które źle zaopatrzone, no, grożą krwiakiem. To jest jedna rzecz, których najbardziej plastycy się boją, żeby nie urazić tych naczyń głębiej położonych, bo grozi to poważnymi konsekwencjami, aczkolwiek nie jest to często spotykane. Nie straszę, broń Boże, radzimy sobie z tym, ale właśnie między innymi przez to, że gdy pacjent z znieczuleniem ogólnym i sobie śpi, ja mam pełen komfort, wgląd i wszystko mogę zaopatrzyć i dzięki temu jest to pod kontrolą. Dlatego te skoki ciśnienia, oczywiście one powinny być skontrolowane, powinny być zdiagnozowane, nie powinny być zostawione same sobie, pacjent ma, ale nie diagnozuje. Jak zdiagnozuje, wyleczy, czy jest pod kontrolą kardiologa, super, tak, i pacjenci to skarb. Rozmawiamy tutaj okołosiniakowo, że tak to nazwę w cudzysłowie oczywiście. I mamy też pytanie, jak długo siniaki po zabiegu się utrzymują? To akurat pyta nas pani Małgosia i myślę, że to dla kobiet, no i nie tylko, dla panów również dość istotne. To jednak twarz. Tak, zdecydowanie. Po sieci krążą zdjęcia pacjentów po plastykach powiek górnych, dolnych, takie jak po pobiciu, tak jak bokser po walce. Na szczęście to jest bardzo rzadko spotykana sytuacja, w zasadzie to jest kazuistyka, a wynika to pierwsze, że doświadczone ręce plastyków potrafią wykonać ten zabieg minimalnie traumatyzująco. My wiemy, gdzie trzeba te tkanki przeciąć, gdzie można to zrobić radykalnie, gdzie trzeba przypilnować, gdzie przebiegają naczynia. Cała ta anatomia jest nam świetnie znana. Dlatego
pierwsze, a traumatyczne operowanie, na ile się oczywiście da. Ale druga rzecz super ważna, to ja po tym zabiegu chociażby tych powiek dolnych zostawiam pacjentki zawsze na noc. Staram się, żeby pacjentka przeleżała pod kontrolą pielęgniarek, pod kontrolą leków, ciśnienia i pod kontrolą też przeciwbólową, chociaż to nie jest zabieg, który boli. Sobie jedną noc w klinice i dzięki temu pacjenci nie puchną. Przez to, jak nie puchną, to też nie ma takich wylewów krwawych. To operowanie w zniszczeniu ogólnym też daje mi pełną hemostazę, że nie zostawiam w zasadzie żadnej krwinki, tutaj w cudzysłowie mówiąc, wolnej. Dlatego te siniaki są zależne pierwsze od tego wypoczynku i to jest rzecz, którą powtarzam wszystkim pacjentom na kwalifikacji. 3-4 dni po zabiegu trzeba poodpoczywać i od tego nie uciekniemy. Miałem kiedyś pacjentkę, która wróciła po zabiegu plastyki powiek dolnych, wychodziła, było wszystko super. Minęło chyba pół dnia, dostaje zdjęcie, oczy takie na te. Co się okazało? Przyznała się, na szczęście. Poszła do pracy? Nie, zaczęła sprzątać po kocie. Kotek pobrudził, wyczyściła podłogę, wyszorowała na kolanach, oczy naciągnęły. I to jest to najgorsze, może pacjenta spotkać, czyli schylanie się, pochylanie się, prace w ogródku. Dużo przychodzi pacjentów z temperamentem, mówią, że nie uleżą, ale po zabiegu jednak wytłumaczone, gdzie powiem 3-4 dni podpoczywajcie, głowa wyżej. To jest czas dla was, to jest czas do rekonwalescencji. Najważniejszy czas dla pacjenta. Jeśli pacjent wyleży, a ja już to wiem, kiedy wyleży, widać to po oczach, po 7 dniach, jak zdejmujemy szwy, to w tym momencie pacjenci jak wyleżą, to te oczy gonią się w zasadzie albo z minimalnymi siniakami, albo po prostu z lekkimi. Ciężkich siniaków no, u pacjentów takich, którzy się słuchają, nie ma. Panie doktorze, mamy kolejne pytanie odnośnie przygotowywania się w zasadzie do zabiegu, bo pani Grażyna pyta nas, czy początki zaćmy są przeciwwskazaniem do tego, aby podjąć się takiej operacji? Początki zaćmy nie, aczkolwiek leczenie, początki tak. Powiedzmy sobie, że nie. Zabieg zaćmy też nie jest przeciwwskazaniem, ale musi minąć czas. Ja też uważam, że te pół roku bezpieczeństwa to jest to minimum. Tylko, że zaćma jest jakby takim schorzeniem, które jest jakby półkę wyżej. To jest coś, co już faktycznie może spowodować duże problemy zdrowotne, obecność zaćmy. Dlatego w pierwszej kolejności okulista. Niech on zdecyduje, czy pacjentka może, czy lepiej jednak wykonać zaćmę. Tutaj ja się ze swoją operacją na siłę nie wtrącam. Bywa i to często z okulistami mam bardzo dobrą współpracę, bardzo wielu okulistów znam i często pacjentów sobie nawzajem wysyłamy, ale to oni niech zdecydują. Jeśli zaćma jest, to czy w pierwszej kolejności rozwiążmy zaćmę, czy może zróbmy te powieki. No są teraz badania, że plastyka powiek poprawia pole widzenia, nie, pole widzenia to wiem od zawsze, ale poprawia widzenie, poprawia rogówkę, że poprawia to, że pacjenci trochę lepiej widzą. Więc koordynacja naszych działań, znowu taka multidyscyplinarna, ma tu sens. I okuliści, jeśli coś się dzieje z zaćmą, czy jakieś problemy z oczami, okulista pierwszy. Panie doktorze, a jakie jest to pierwsze uczucie pozabiegowe? Co mówią pacjenci? Zazwyczaj że niepotrzebnie się bałam. O, to jest najczęstsze, co słyszę. Po co się bałam, po co się tak denerwowałam, było lepiej niż u stomatologa. Znaczy, nic nie mam do stomatologa, ale mówią porównywanie. To jest dobre porównanie. Wszyscy mówią, że znieczulenie do zęba jest bardziej nieprzyjemne niż to, które ja wykonuję. Bo to znieczulenie nasienkowe, powieki górnej, ono trwa kilkanaście sekund i nie jest bolesne, bo po pierwszym wkuciu ja już wkuwam w miejsca znieczulone i tylko po prostu się to rozprowadza, całe to znieczulenie po powiece, więc jest to chwile niezbyt fajne ponoć, ale nie jakieś bolesne, ale po tym jak już zaczynamy działać, to zdarzyło się, że paru pacjentów zasnęło w czasie operacji, więc jest ona bardzo komfortowa. Można się odprężyć. Można się zrelaksować. Zdarzyło się parę razy, było to zabawne, ale miłe. To, co odczuwają pacjenci, co zgłaszają? Bólu nie ma, tak? Ani po powiekach górnych, powiekach dolnych tego nie zgłaszają. Zdarza się oczywiście, ktoś weźmie APAP czy Pyralginę. Proszę bardzo. Jakieś takie typu, jakieś drobne mrowienie, coś takiego, jak schodzi to znieczulenie, tam po godzinie, półtorej, coś takiego odczuwają, ale nie mówią, że to jest problemem. Nie mówią, że to jest jakieś traumatyzujące. No to jest jakiś obrzęk, tak? Bywa lekkie niedomykanie powieki. To jest normalne, bo w kontrolowanym zabiegu robionym przez specjalistę niedomykanie pewne pozabiegowe jest bezpieczne, jest skontrolowane. Ono może się utrzymywać 2-3 dni. Wtedy zalecam zawsze krople żelowe do oczu, które nawilżą
oko, żeby nie wysychało. I to bywa objaw dobrze zrobionej operacji. Tak? Takie permanentne niedomykanie to jest ciężkie powikłanie, które się na szczęście bardzo rzadko zdarza. Ja jakby tutaj w rejonie nie znam takich przypadków, ale gdzieś tam jest oczywiście opisywane. Niemniej jakichś problemów czy jakiejś traumy nie zgłaszają pacjenci. Ja i tak zawsze zostawiam te półtorej godziny pacjenta na łóżku, żeby doszedł do siebie, żeby nie było tak, że zoperowałem, ciach, to do widzenia i pacjent gdzieś się przewrócił przed przychodnią czy przed kliniką, bo to jest rzecz, której nigdy bym nie chciał dopuścić. Zawsze te półtorej godziny na ochłonięcie daję, na spokojnie, jeśli ktoś potrzebuje dwa. I ważna rzecz, żeby ktoś odebrał. Niech pacjenci nie wracają sami samochodem. Nie ma co ryzykować. Nie potrzeba. To jest ich czas. To jest ich moment. To jest taki ważny moment w życiu, operacja, gdzie ten pacjent jest najważniejszy. I tutaj też widzę właśnie, że takie postępowanie sobie pacjenci chwalą i goją się dobrze i żadnej takiej pooperacyjnej traumy nie mają. Kolejne pytanie od pani Moniki. Czy wykonuje pan doktor plastykę powiek razem z liftingiem skroniowym lub podniesieniem brwi? Tak, są takie oczywiście operacje. Lifting skroniowy jest coraz bardziej powszechny, popularny. Taki zcięcia we włosach można bezpiecznie dostać się, omijając wszystkie tam niebezpieczne struktury typu nerw twarzowy. I te zabiegi oba można wykonywać łącznie, ale też są wskazania do wykonania ich oddzielnie. Tak, żebyśmy wykonali jednak najpierw pierwszą procedurę, bo już samo znieczulenie, czy nasienkowe, czy po prostu tej okolicy, trochę deformuje anatomię. I czasami zdarza się tak, że i tak trzeba jakąś korektę po zabiegu wykonać, bo trochę się zmienia już anatomia. Więc jeśli zdarzają się takie sytuacje, to też jest indywidualnie. Są pacjentki, którym można wykonać jednoczasowo, są pacjentki, gdzie zalecam dwuczasowo, co nie jest jakimś dużym traumą, ale no niestety to moje doświadczenie podpowiada, że czasami nie wszystko naraz, nie? Jeszcze tutaj pani Monika dopytuje nas, że słyszała, iż powieki dolne, to znaczy usuwanie przepuklin, bardzo boli. Dlaczego tak jest? I czy tak jest? No ja też to słyszałem, ale nie spotkałem. Powiem szczerze, że wielu pacjentów zgłaszało i nawet ostatnio miałem pacjentkę na konsultacji, która jej partner robił gdzieś za granicą powieki dolne i mówił, że słuchaj, czeka ci 3 dni traumy i przyszła tak nastawiona, po czym wykonaliśmy zabieg. Ona mówi, że nic, kompletnie. Szczerze mówiąc, trochę zachodzę w głowę, co się stało, że tak pacjenta bolało. Ja nie obserwuję takich dolegliwości, ale no, wiem, że takie coś krąży. Widziałem wiele powiek wykonywanych przez różnych specjalistów. Też nie spotykałem czegoś takiego, żeby po tych lekarzach, których znam, żeby pacjenci cierpieli. Więc wiem, że to krąży, ale tak nie jest. Dobrze. To jeszcze jedno takie pytanie odnośnie tych zaskoczeń miłych i niemiłych. Pani Iwona pisze, że jej koleżanka zrobiła obie górne powieki 2 lata temu i twierdzi, że cały czas ma dyskomfort z domykaniem się powiek. Do tego suchość gałek ocznych. I teraz boi się zdecydować na zabieg ze względu na takie właśnie powikłania. Znaczy, zanim pacjent zdecyduje się na zabieg, musi przejść konsultację. I ja zawsze w takich sytuacjach, jeśli pacjenta coś niepokoi, czy to mojego pacjenta, czy to pacjenta po jakichś innych zabiegach, czy po jakiejś przeszłości operacyjnej, zawsze przyjdźcie Państwo na konsultację. Nie rozstrzygniemy tego zwykłą odpowiedzią na pytanie, bardzo dobre pytanie i ważne pytanie pacjentki, czy tutaj pani. Przyjdźmy, porozmawiajmy, zobaczmy, co można zrobić, bo naprawdę można wiele rzeczy pomóc, wyleczyć. Czasami jest to relaksacja blizny, czasami kończy się to przeszczepem skóry w tej okolicy, który nie jest jakiś tam deformujący czy oszpecający. Bywa takie niedomykanie, no bywa powikłaniem operacyjnym, tam gdzieś opisywanym bardziej niż spotykanym więc przeze mnie, ale można wszystkim zaradzić. Nie bójcie się Państwo nigdy podejść, zapytać, tak? Bo jeszcze konsultacja to nie operacja, powtarzam pacjentom. Wiele rzeczy można wytłumaczyć, wiele rzeczy można... Czasami pacjent zostawiony sam ze swoimi myślami, sam zaczyna się bać, ale jak przyjdzie do specjalisty, porozmawia, zupełnie sprawa wygląda inaczej. A pan Krzysztof dopytuje nas, czy zwyczajowo stosuje się po zabiegu naświetlanie, laser, aby szybciej i lepiej goiła się nasza rana po tym zabiegu. Są takie, znaczy po powiekach ja raczej nie spotkałem w swojej praktyce czy u innych specjalistów, których gdzieś się uczyłem czy pracowałem, samego naświetlania powiek.
Nie spotkałem, aczkolwiek działanie światła na tego leczniczego na rany jest udowodnione i jest dobre. Ja stosuję plasterki na rany, tak zwane steril stripy, które mają takie tendencje dociskające, obkurczające trochę. I to jest mój taki forma kompresu, która przez wszystkie towarzystwa flepologiczne i tak dalej uznawany kompres jest najlepszym przeciwdziałaniem obrzękowi. Dlatego te plasterki naklejone na rany, czy to powiek górnych, czy dolnych, moim zdaniem to jest taki dobry sposób na to, żeby zapobiec obrzękowi i rozwijaniu jakiegoś nieprawidłowego gojenia na skutek napięcia czy przekrwienia. Dlatego naświetlanie można stosować, tylko jak stosujemy plasterki, to ona nie zadziała na siłą rzeczy. Dlatego ja wolę te plasterki, które pacjenci zmieniają, co drugi, co trzeci dzień nie jest to żaden problem techniczny, to jest naprawdę prosta czynność, którą oczywiście ja czy pielęgniarki możemy pokazać i to jest po prostu odkleja, przykleja po wyczyszczeniu, ale stosowanie światła czy stosowanie takich dodatkowych rzeczy musi być z rozsądkiem, tak? Też musi być wskazanie, musi być ten, najbardziej przyspiesza gojenie ten wypoczynek. Wypoczynek, plasterki i po tygodniu bywa, że ja się zastanawiam, z czym pacjent do mnie przyszedł. To teraz mam pytanie w imieniu nas wszystkich kobiet. Jak szybko po zabiegu można wykonać makijaż? Na przykład rzęsy, taki delikatniejszy, później nieco mocniejszy. Rzęsy, pomalowek. Tak. Pierwszy tydzień to jest tydzień takiego gojenia, szwy i tak dalej. Tutaj nie robimy nic specjalnie. Po tygodniu, po zdjęciu szwów zalecam natłuszczanie powiek, żeby tamte rany, bo rany dobrze natłuszczone, dobrze się goją. W każdym przypadku, każdej operacji. Ale w przypadku makijażu, ja już uważam, że po 2-3 tygodniach delikatne korektory dobrych firm i tak dalej mogą zostać zastosowane. Taki delikatny, korygujący makijaż może zostać zastosowany na te rany, bo one są dość bezpieczne. Nic się u pacjentek po czymś takim nie działo. W powiekach górnych tak naprawdę problem jest z widocznością blizny tutaj z boku. Ja operuję tak wyżej, żeby zrobić te smoky eyes czy foxy eyes, tak piękne nazwy marketingowe, ale podniesienie tej części bocznej powieki i trochę tą kreskę czasami widać, ale to jest konsekwencja tego, że podnieśliśmy tu wyżej. To coś za coś. Tak? Czyli kształt oka może się troszeczkę zmienić na korzyść. Tak, to do tego dążymy, tak? Bo to, co pacjenci przychodzą oprócz tego widzenia, to jest takie najczęściej znane na środku, najczęściej problem jest z boku, te cocker spanieli. A co z brwiami? Czy one się nie opuszczają automatycznie po zabiegu? Zdarzają się takie sytuacje, taki dyskomfort? To jest opuszczanie brwi może się zdarzyć w takim konkretnym przypadku, ale ja staram się zawsze pacjenta o tym poinformować, że może się zdarzyć w momencie, kiedy pacjent przez długi, długi czas, to są lata, chodzi z obkurczonym mięśniem czołowym, czyli ciągnie brwi do góry, żeby zobaczyć ten świat, tak? Bo gdzieś tych oczu swoich ma przysłonięte. Jak pacjent jest tak mocno zabetonowany tym skurczem mięśnia czołowego, który przypomina łączyć się i szczepcem i z potylicą, to wszystko jest jeden połączony konglomerat, to bywa, że po zabiegu jest tak, że jest super, pierwszy tygodnie ekstra i nagle za 3 tygodnie pacjent wraca i mówi: panie doktorze, było super, przestało być. Ale to jest właśnie moment, który ja zawsze staram się przed operacją wyłapać, powiedzieć pacjentowi, że może dojść do obniżenia, ponieważ wszystko się zrelaksuje. Ale to ma dobre cechy, ponieważ na przykład pacjenci zgłaszają, że przestają mi boleć głowa. Bo cały czas napięciu, cały czas, no to wiemy, napięciowe bóle głowy, rzecz znana, że zaczynają, że czują się lepiej, że już tak nie ciągną. I bywa, że wykonuje wtedy drugi zabieg w ramach już jakby korekty czy dodatkowego zabiegu, to już ja jakby absolutnie bezpłatnie mogę sobie deklarować, że po prostu dokorygowują, ale ja wcześniej staram się pacjenta uprzedzić, że może być taki mechanizm, że to się wszystko po prostu rozluźni i wtedy odrobinę jeszcze się docina. To jest dosłownie minimalna korekta, żeby te oczy znowu dopasować do nowej, zastanej sytuacji. Tylko, że pacjenci nie zauważają tego, że się brwi obniżyły, widzą tylko, że oczy się przysłoniły. Ale jak się wyłapie i wcześniej pacjentowi powie, nie ma z tym żadnego problemu. Panie doktorze, pani Grażyna pyta nas, jak długi jest okres oczekiwania na konsultację, tak mniej więcej? W domu lekarskim mam przyjemność współpracować. W zasadzie to jest tydzień, 2 tygodnie. Staram się na tyle dużo konsultować, żeby ta kolejka konsultacyjna, ten moment podjęcia decyzji pacjentki o tym, że chciałabym coś zmienić, nie odwlekał się w czasie. Więc ja myślę, że tak 2-3 tygodnie to jest taki okres, gdzie jest w stanie pacjentka zastanowić się nad pytaniami do mnie, z czym polecam przychodzić. Najlepiej spisanymi, bo to jednak jest jakieś... Umyka. Umyka, tak.
ale zazwyczaj proszę, żeby, znaczy to jest około 2-3 tygodnie oczekiwania. Jest świetny kontakt z domem lekarskim, z moją koordynatorką Dorotą, która też pomaga w tych wszystkich sytuacjach. I no to jest tak, no, taki czas. Częściej mówi się o zabiegu wykonywanym na powiekach górnych, ale my też mówimy tutaj dziś dużo o powiekach dolnych. Dla kogo jest kierowany ten zabieg właśnie powiek dolnych, plastyki powiek dolnych? Zabieg plastyki powiek dolnych to jest zabieg, który moim zdaniem jakby przywraca trochę młodości i zbliża nas do tego, czym się czujemy, czyli młodo się czujemy, tak? Nadmiar skóry, powieki dolnej, czy przepukliny tłuszczowe, czyli te takie obrzęki, w cudzysłowie, bo tak pacjenci nazywają, czy te wypukliny, czy różne są na to bardzo określenia, powodują, że te oczy czują się takie, znaczy wygląd pacjenta jest taki starszy, tak? Że ma więcej lat niż się czuje, czy więcej lat niż powinien mieć. I ten zabieg jest skierowany do tych wszystkich osób, które mają duży nadmiar skóry oraz te przepukliny tłuszczowe, albo gdzieś tam obniżoną twarz po prostu, bo z tego cięcia też robimy tak zwany mid-face lift, czyli podniesienie tej części środkowej twarzy, które odmładza wygląd, tak, ujędrnia tą część ciała. Czy zabieg plastyki powieki, czy to górnej, czy też dolnej, można powtarzać w swoim życiu, czy to nie tak, jest zdecydowanie. Można to powtórzyć, aczkolwiek operuję już od kilkunastu lat te powieki i muszę przyznać, że oprócz tych wskazań takich, mówię, dzisiaj tam to jest naprawdę niewielki procent pacjentów, gdzie się ten mięsień czołowy zrelaksuje, to takich powtórek u większości, 95% pacjentów, takie powtórki jeszcze nie wykonałem, żeby faktycznie gdzieś komuś znowu ta powieka gdzieś, nie wiem, jak to mówią pacjenci, odrosła. Raczej to są zabiegi, uważam, dożywotnie. Niemniej oczywiście można wykonać. Zdarza się, że ten zabieg nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby powtórzyć, zrobić. To są takie rejony ciała, gdzie możemy powtórzyć ten zabieg bez problemu, co oczywiście z różnych przyczyn bywa, że się zdarza. Dostaliśmy też pytanie wcześniej w wiadomości prywatnej, gdy zapowiadaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Jedna z pań zapytała, co w przypadku, gdy chudniemy, czy też nabieramy tej dodatkowej wagi, zmienia się. I niejednokrotnie wydawać by się mogło, że również oczy, powieki przy tym zmieniają swój kształt. Czy jeżeli mamy do czynienia z osobą, która cierpi na nadwagę i faktycznie tutaj też zdarza się wskazanie do tego, aby dokonać plastyki powiek górnych czy też dolnych. Czy wskazaniem jest to, aby najpierw schudnąć do takiego zabiegu, mówiąc wprost, czy jednak tutaj waga absolutnie nie ma znaczenia? Nie. Moim zdaniem tutaj waga nie ma znaczenia, aczkolwiek zawsze zalecam, żeby pacjent, jeśli ma takie konieczność, dużą nadwagę czy coś, oczywiście, żeby schudł. No, duże, ekstremalne nadwagi są zawsze przeciwwskazaniem do zabiegu i tu wyjątków nie ma. Ale generalnie jakaś nadwaga czy tam lekka otyłość nie jest przeciwwskazaniem, bo akurat w okolicy oczu aż tak strasznie się nie tyje. Tam mogą się znajdować przepukliny, bo to też, o tym nie powiedziałem jeszcze, ale plastyka powiek górnych to jest jakby jedna tylko operacja. My jako plastycy, dla nas ta operacja plastyki górnej to jest tylko taka operacja trochę jakby po drodze wielu innych operacji, które robimy, czy tam dźwigacza, o którym już wspominałem, czy rekonstrukcyjne, czy przywracające funkcje, czy chociażby tłuszczowych przepuklin, które u pacjentów z otyłością się zdarzają. To są takie poduszeczki, woreczki tutaj z boku wypukłości, które usuwamy. I u pacjentów z otyłością czy nadwagą one często są obecne i je trzeba po prostu ewakuować. Ale z przyczyn jakichś takich, mówimy o operacji, to schudnąć zawsze warto, tak? Ale nie jest to jakaś dyskwalifikacja, jeśli nie jest to oczywiście patologia, patologiczna otyłość, czy nie jest to w jakiś sposób coś zagrażającego zdrowiu czy życiu. Mówiliśmy odrobinę o przeciwwskazaniach różnego rodzaju do zabiegu. Czy różnego rodzaju uczulenia tutaj też mają wpływ na to, czy można takiego zabiegu dokonać? Uczulenia, oczywiście zdarzyło się pacjentko, czy ona na lignokainę, więc podstawowy lek, którym znieczulam, zastosowaliśmy inny, bo oczywiście badaniach w poradni alergologii to wszystko było zbadane, zastosowaliśmy. Jakieś takie badania typu, znaczy alergie typu jakiegoś kontaktowego, oczywiście też wykluczamy. Jak ktoś jest uczulony na lateks, używamy bezlateksowego zestawu. Można to wszystko w jakiś sposób obejść, tylko muszę o tym wiedzieć na konsultacji, bo to jest największe bezpieczeństwo.
jakichś takich przeciwwskazań do zabiegu plastyki powiek, to są wszystkie oczywiście te ciężkie stany jakieś zdrowotne, czy nieuregulowane choroby własne, czy też jakieś zmiany miejscowe, nowotworowe tych powiek, czy inne problemy, czy pourazowe, które no to wszystko jest zależne, ale zbyt wielu tych przeciwwskazań nie ma, aczkolwiek one oczywiście są. A czy zostają blizny na całe życie dalsze w okolicach właśnie oka po zabiegu plastyki powiek? Po plastyce powiek górnych blizny utrzymują się tak od miesiąca do pół roku, bywają widoczne, ale pacjentki świetnie sobie radzą, bo to głównie o kobietach myślę w tym kontekście tego zabiegu, aczkolwiek oczywiście mężczyźni też. I te, tak gdzieś bywa, że po miesiącu, dwóch te blizny zanikają tak na taki rzut oka, czy też wsparte czasami trochę jakimiś korektorami. O tyle przy powiekach dolnych jestem zaskoczony. Tych blizn w ogóle nie widać. Ja naprawdę po miesiącu, jak przychodzi do mnie pacjentka, czasami się zastanawiam, co myśmy tej pani robili. Nie wiem z jakiego powodu, ale ta blizna znika po prostu w sposób znakomity. I to jest cięcie, które robimy pod rzęsami, 2 mm i lekko na bok, ale się to układa w zmarszczka oka. Każdy plastyk jest bardzo gruntownie przeszkolony z tego, jak się układają linie, tak zwane Langera na twarzy, gdzie możemy ciąć, żeby ta skóra się ładnie ułożyła. To jest nasz jakby pierwszy rozdział w podręczniku, każdym zaraz po wstępie, żebyśmy wiedzieli po prostu, jak prowadzić te cięcia. I takie prowadzimy, mamy takie doświadczenie, że tych takich problemów z blizną raczej w chirurgii plastycznej nie ma. Zwyczajowo mówi się, biorę w cudzysłów, o tak zwanych workach pod oczami. Mówiliśmy o tym już dziś. Czy plastyka powiek dolnych jest w stanie wyeliminować taką przypadłość u kobiet, u mężczyzn? Tak. Właśnie to jest poprzez to, że plastyka powiek to nie jest tylko zwykłe nacięcie powieki i tam lekkie odpreparowanie. To jest przy pełnym zabiegu zwiększenie ogólne, które wykonuje. Zabieg w zasadzie dochodzi do granic kości jarzmowej oczodołu i tutaj wypreparowanie tej przestrzeni, uwolnienie więzadeł, które tam są, powodują, że cały ten nadmiar skóry możemy przepięknie naciągnąć, dociąć do pożądanego kształtu i do tego, żeby było bezpiecznie, żeby nie było wywijania oka. To też jest bardzo ważne doświadczenie w tym temacie. Fiksacja tego płata całego też w kącie oka, to głęboko podskórnie, to w zasadzie podmięśniowo, niezauważalne dla pacjentów. To wszystko pięknie stabilizuje i pokazuje, że to oko się prostuje, wygładza i to, co najbardziej lubię, zabieg plastyki powiek górnych i dolnych, to są zabiegi, które po 3 miesiącach dają efekt pod tytułem coś zmieniłaś, ale nie wiem co. I to jest najfajniejsze, co może plastyk usłyszeć, jak przychodzi pacjentka, wie pan co, zrobiłam sobie zabieg, nikt nie wie co, ale wszyscy widzą zmianę. I to jest to, o czym większość Polek w naszym społeczeństwie, jest to powszechne, tego oczekuje, że chcę zmiany, ale taki, żeby nikt nie wiedział. Chcę wiedzieć, że się zmieniła, chcę, żeby mnie zaczepili, pochwalili, ale żeby nie wiedzieli co. I te zabiegi oba dają taką możliwość. Mamy również pytanie odnośnie sposobu cięcia. Czy pan doktor wykonuje cięcia zwykłe, czy też laserowe, czy powieki dolne robi się też przez spojówkowo? Tak, co do cięcia. Ja jestem entuzjastą, z racji tego, że pracowałem 7 lat na oparzeniówce w Gryficach, jestem entuzjastą jednak cięcia zimnego. Jakby widziałem tych oparzeń i tak dalej, laser to na działanie ciepłym. Nie jest to zła technika. Ja nie mówię, że nie, żeby nie zabrzmiało, że mam coś przeciwko laserom, ale ja jestem entuzjastą po prostu cięcia skalpelem, gdzie mam precyzyjne, zimne cięcie, dokładnie dopasowane do tego, co chcę. Mam to wszystko pod kontrolą i tkanki goją się też poprzez rychłozrost, bo one są rozcięte, a w żaden sposób nie są urażone. Mam najlepsze z tym doświadczenie. Ja to stosuję. Nie jest to mimo że to wydaje się to archaiczne, ale nie wszystko, co jest jakąś tradycją, jest złe. Więc cięcie wykonuję nożem. Drugie pytanie dotyczyło... Odnośnie tego, czy można zrobić to przez spojówkowo. A przez spojówkowo, tak, zdecydowanie można, tylko dostęp przez spojówkowy daje nam możliwość, to jest, powiem od razu, odchylenie oka, spojówka to jest to, co z jednej, z drugiej strony oka, oczywiście, ale mówimy to o tej części powiekowej spojówki. Przez cięcie możemy dostać się też do tych okolic, tylko ono daje nam jeden problem, że nie bardzo jest jak zabrać nadmiar skóry, bo cięcie to na dole powoduje, że możemy naciągnąć od przodu. To od tyłu powoduje, że ta skóra też się troszeczkę obkurcza, ale to jest główne cięcie do tego, żeby zabrać poduszki tłuszczowe.
jeśli człowiek nie chce tych blizn, ma adekwatną ilość skóry, nie ma tam co poprawiać, wtedy można zdecydować się fajnie na to cięcie przez spojówkowe, usunąć te poduszki tłuszczowe. Oczywiście skóra też się trochę obkurczy, tam przy lekkim nadmiarze też powinno być ok, czy jest ok, ale większość cięć, jakie wykonuję, to jednak wykonuję tu pod rzęsami, no z racji tego mówię, jestem nie tylko entuzjastą, że tych blizn potem nie widać. Możemy ten nadmiar skóry zabrać, ładnie to oko wyprasować i no, to daje takie no, super efekty, ale oczywiście technika przez spojówkowa też jest, ja też ją stosuję jak trzeba, ale dużo częściej robię to cięcie jednak skórne. Mamy też pozdrowienia dla pana doktora z podziękowaniami, że spełnia pan marzenia. Chyba jest coś w tym, tak jak pan doktor powiedział, ta rozmowa później już po zabiegu, która daje takie poczucie, że to faktycznie był kawał dobrej roboty. O, to jest tak, to jest surdzień tej roboty. Ci pacjenci, którzy przychodzą, pochwalą, czasami jeszcze napiszą jakiś komentarz miły w internecie, bo jednak wszyscy czytają, a tam ilość tych pacjentów pisująca jest Więc zachęcam do komentowania, ale bardzo dziękuję za pozdrowienia. No, to jest duża satysfakcja usłyszeć, że pacjent zadowolony. No, dużo tych zabiegów tutaj wykonujemy z innymi plastykami i często to naprawdę poprawia jakość i życie. Doktor nauk medycznych Piotr Burszewski, serdecznie dziękuję panie doktorze. To była naprawdę duża dawka wiedzy dotycząca plastyki powiek zarówno górnych, jak i dolnych. Nie powiem państwu do widzenia, powiem do zobaczenia. Dlatego, że zachęcamy państwa do tego, abyście nadal aktywnie pozostawiali swoje pytania pod naszą transmisją. Ona oczywiście zostaje do państwa dyspozycji. Możecie oczywiście również kierować wiadomości bezpośrednio na naszym profilu Domu Lekarskiego. Raz jeszcze serdecznie dziękuję panie doktorze. Dziękuję za możliwość, za podzielenie się tymi informacjami, bo one są cenne. Wiem z punktu widzenia, byłem niedawno pacjentem z innej przyczyny, bardziej ortopedycznej, ale wiem, że takie dawki wiedzy, informacje są bardzo, bardzo, bardzo cenne, więc staram się jakby też to dorzucić tutaj swoje ziarenko. Dziękujemy państwu za uwagę dziś i mówimy do zobaczenia. Śledźcie nasze media społecznościowe. Będziemy do was wracać z równie ciekawymi tematami. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.